Jeżeli człowiek nie widzi optymalnie, to zawsze sugeruję, aby pójść na badanie okulistyczne i znaleźć przyczynę złego widzenia. Najprostszą przyczyną złego widzenia bez okularów jest wada wzroku, czyli mamy pewne dioptrie i zakładając okulary lub soczewki kontaktowe powinniśmy mieć wtedy pełną ostrość. Nie uzyskując pełnej ostrości w tak zwanej najlepszej korekcji, zawsze powinniśmy szukać przyczyny. Może to być na przykład niedowidzenie, które jest wadą wzroku z dzieciństwa, lub mogą być inne organiczne problemy związane z okiem, na przykład wrodzona zaćma lub jeszcze inne problemy, które trzeba dokładniej zbadać. Może to być jaskra, może to być problem z siatkówką i wtedy mamy dokładną odpowiedź. Jeżeli chodzi tutaj tylko o wadę wzroku, taką wadę wzroku powinniśmy skorygować, czy to jest za pomocą okularów, czy za pomocą soczewek kontaktowych, czy za pomocą operacji korygującej wzrok. Jeżeli to już jest inny problem, to wtedy powinniśmy zacząć leczyć dany zdiagnozowany problem. Dlatego u młodych ludzi zawsze proponuję jedną wizytę okulistyczną, aby zdiagnozować, jaki jest problem złego widzenia i potem stosować dalsze kontrole według zaleceń okulisty. U osób starszych mogą się pojawić inne już problemy, dlatego wtedy u osób powyżej 50 roku życia zalecam kontrolę co najmniej raz na rok.